Szanowni Państwo, powstańcy, goście, warszawiacy. Mam zaszczyt przedstawić Państwu spektakl. Spektakl Milona Białoszewskiego. Spektakl napisany prozą na podstawie pamiętnika o Powstaniu Warszawskim. Mam nadzieję, że wspólnie młode i starsze pokolenie z uwagą przeżyje ten spektakl, to doświadczenie, a przede wszystkim to bycie wspólnie razem. To wszystko zresztą jest zupełnie jakby jakimś złudzeniem. Strasznie oklepane powiedzenie. Ale tylko to mi pasuje do tego, co wtedy się odczuwało. Bo nie trzeba było być aż poetą, żeby troiło się w głowie. Przez 20 lat nie mogłem o tym pisać, chociaż tak chciałem. I gadałem o powstaniu tylu ludziom różnym po ileś razy. I ciągle myślałem, że mam to powstanie opisać. Ale jakoś przecież opisać. A nie wiedziałem przecież, że te gadania przez 20 lat, bo gadam o tym przez 20 lat, bo to jest największe przeżycie mojego życia, że właśnie te gadania, ten to sposób nadaje się jako jedyny do opisania powstania. Powiedzieliśmy sobie jest, jak wszyscy w Warszawie i to tak jest hura tłumem na ubudu hura. Ogrodowa cała we flagach, dziwne święto, wyległy tłumy do robienia barykad. Wszyscy kobiety starsi, pamiętam. Powstanie od razu, powiedzieliśmy sobie jest, jak wszyscy w Warszawie, ekspedientki w białych fartuchach, pamiętam i panią starszą, pamiętam, która podawała mi cegły, ręką cegły, potokiem, potokiem, potokiem. Do piwnicy to panika, próbają w ramówki zobaczyć.
Prawie wszyscy na starówkę. Wszystko, co uciekło, to tu. Stare miasto. Słynna reduta. Już słynna. Nie do zdobycia. Barykady. Węzizny. Nie dla czołgów. Stare miasto jest mocne. Ma całe mury. I grube. I w ogóle. I tradycje. Stare miasto, spokojniutkie. Za prochownią, pomiędzy kocimi łbami, bawiły się dzieci. Około 13 sierpnia spadły bomby na Stare Miasto. Było to zupełnie coś jakby tajfun. Nieznana broń. Słychać było tylko najpierw 6 skrzypów, takich zgrzytów, a potem zaraz tyle samo wybuchów. Mówiło się, że te skrzypy to szafę nakręcają. Miotacze to też była właściwa nazwa, bo te podmuchy miotały murami i nami. Samoloty przylatywały, zniżały się na dachy i drrrr, i bomby.
bomby? To był dzień, a w nocy... Zaczęły się częstsze,
i gęstniały, aż doszło do tego, że w całej Warszawie, we wszystkich piwnicach modlili się na głos, chórami i śpiewami. Wszędzie, bez przerwy i wszyscy. Czerwono,
i już ją na nosze kładli. Zaraz byłem jednym z niosących. Chyba od nóg, bo dostała odłamkiem właśnie w stopy. I pamiętam, że strasznie krew się lała. A nie zabandażowali, bo pewnie nie było czym, a szpital był blisko, w prochowni. Po schodach leciały za nami jej dzieci i ryczały. Ona jęczała. Wydostaliśmy się szybko na podwórze. Waliły pociski. Wylecieliśmy truchtem z tymi noszami na ulicę. Rybaki jak ten garnek. Bum, bum! A waliło po tym garnku, po tych rybakach. Waliło, matko, jak waliło. Wąziutkie przejście koło naszej barykady. Aż trzeba było nosze z babą, z nogą, z lejącą się krwią wziąć jakoś bokiem i przecisnąć. Dalej, mur, waliło w ten mur i wtedy dwie wnęki. Co koło której się przeszło, to bum, bum! I tak do rogu, do prochowni. Jedni leżeli, leżeli na podłodze. Drudzy siedzieli, podnosili się w pół. A jeszcze inni cali, obandażowani, z twarzami spalonymi na kolor szafy. Bo chodzili w te i w te, jak to temy, wciąż wracali, się mijali, bo ciaśniutko reptali, prawie w mist oddychali, bo siedzieć się nie dało. Poszliśmy do katedry odwiedzić jeszcze raz, zobaczyć się z nią, dotknąć. W dole
presbiterium miało stalne, no i ołtarz i fotele, trony, nalepy, narzuty, ciasno, łeb w łeb dodany, zebrane tło. Posadzkach oberwane, ocalałe, schronione, tu zebrane w tłum, z różnych miejsc już rąbniętych. Odpust wisiał katedralności zbiór, czy obiór są. Ostateczność i to raz, dwa, w dwa, trzy dni. Gazetka na przebiegiem, ktoś wpada, daje, te łapią, ta przełapuje, ta dalej, te do ołtarza zaświecę. Tu Sven już ma w rękach, w środku już otoczenie, oblepienie, bomba, ta dosłowna jako wiadomość. Dziś o godzinie została zbombardowana, to szczęście pamiętam to, o! Szło przez wszystkie filary, sienie, schody, zapylenie, tłok, ciasno, ołtarz, rzeźby, postacie, oberwane, zebrane, katedralności, odpust, sąd, ostateczność, rynek w trójkąt, u szyi leja rynkowego zebrane w kupę skupienia tłoku z ludzi, gruzów. Te pomieszane już wiszące, sterczące, lecące, bo coraz jeszcze coś leci, zlatuje. Przecież wciąż się dalej jeszcze zmienia. Ta freta, koźla, franciszkany. Trzeszczało.
puste w środku. Huśtały się, brzęczały, tłukły. Wtedy mnie dziwiło, że Wojtowicz w kawiarni urządził koncert chopinowski dla powstańców. Był wieczór. Zaczął się obstrzał artyleryjski. Wojtowicz grał etiudę rewolucyjną, kiedy pociski zaczęły świstać i walić. Tuż. Wojtowicz nie przerywał. Nikt się nie ruszał. Tylko przewracały się i tłukły nakrycia. Thank you.
niepokój, że koniec. Stare miasto broni się ostatkiem sił. Ale i ludzi coraz mniej. I jeść nie ma co. Powstańcy też nie mają. Bezradność. Zaczęli mówić, że kapitulacja. Wycofujemy się dziś kanałami. Ogień pociski, dym, słońce, ogień pociski. Dym, słońce, ogień pociski, dym, słońce, ogień pociski, dym, słońce, ogień pociski. Właz pociski biły w samo wejście z dwóch stron. Pożar szalał i oblepiał. Pełzliśmy ile sił, przed nami też, za nami nieprzerwany ogon. Właz był nieduży, płyta odrzucona w bok. Zarzuciłem mojego rannego na plecy w ten otwór. Dym, słońce, ogień, pociski, dym. Słońce, ogień, pociski, dym. Słońce, ogień, pociski. Raz noga, coraz niżej, głęboko. Wcale nie trudno ileś tych klamer u dołu, rozszerzenie jakby w dzwon. Jesteśmy zupełnie, zupełnie pod ziemią, szum. Od razu idziemy, włazi się w to coś. Wody do półłydki w wodzie tak zwanej. Noga za nogą, szum. Szumi, ulga. Studnia w poprzek, bez końca tyle kanałów, ile ulic, jeszcze raz miasto. Woda, co w niej było, różne rzeczy, nie czuło się nic prócz chlub i ulgi. Bum, 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 bum. Nowy świat, już niedługo nowy świat, już niedługo wychodzimy nowy świat. Już ostatni odcinek, rozwidlenie, zmęczenie i niecierpliwość. A przecież weszliśmy do kanału o piątej, kilka godzin już się szło. O piątej było słońce. Stać, podać dalej, stać, wychodzimy w kolejności. Przed nami wychodzi grupa parasola. Staliśmy daleko od włazu. Nie było nic, widać ranny jęczał. Przewiesił się przeze mnie i pojękiwał. Możeśmy się w pewnej chwili przesunęli o kilka kroków naprzód. Na pewno tak, raz i drugi, dużo ranny. Więc ten mój nie wyjątek. Opierałem się z rannym o ścianę. Coraz bliżej wyjścia, już zaczęło się coś widzieć. Stało się dwie godziny, potem poszło szybko, sprawnie. A za nami było wciąż do placu Krasińskich, naciany cały kanał. Wychodzić, wychodzić, naprzód, wychodzić teraz my. Uwaga, teraz my, po klamrach wciągali. W górę podpychali jakieś nosze, jakieś coś. Czy kogoś coraz wyżej. W pewnej chwili zapach powietrza, nocy, gwiazdy i ktoś szybko złapał za ręce. Nie, nie, ja sam.
ciągnęli na wierzch, nie wiem kiedy. Szybko, to my barykada, Śródmieście, zapach ranny mój już na noszach. Już z nim ruszają, szedłem, szliśmy wzruszeni, domy całe Śródmieście. O, to niebo, te gwiazdy wyraźne. Żywe domy z żywymi ludźmi, szliśmy, niebo, cisza, zapach, noc. Ale nagle wtedy, rano, wszystko ucichło. Duży front, był cicho. Niemcy, cicho, i my, cicho, cisza, taka, jakiej nie było od 1 sierpnia. A więc koniec? Wierzyło się, że nic złego nas nie czeka. Chciało się w to wierzyć, bo się miało dosyć powstania, wojny w ogóle i nienawiści, i zabijania, i gnięcia. Chciało się żyć. Nagle zachciało się iść. Popatrzeć na słońce normalnie. Wyjść, popatrzeć na słońce normalnie. I naraz ze wszystkich dziur, loków zaczęli wszyscy chodzi na ulicę. Tłum walił ze wszystkich bram, podwórek, gruzów. Tłum walił ze wszystkich bram i przeczni. Na niebie
wysoko dwa bociany. Zwały za zwałami koniec. 200 000 pod gruzami. Szliśmy po potwornych zwaliskach i Sven zaczął nagle płakać na cały głos. To mnie do reszty rozwaliło i zresztą ryczałem tyle, że ciszej rano 2 października 1944 roku, kapitulacja, koniec powstania, ogłoszone, wszyscy od dziś wychodzą, do 9 października ma być pusto, całe miasto. Powstańcy składają broń. Ludzie zdolni do pracy będą rozwożeni na roboty do Rzeszy. Niezdolni i jedynie opiekunowie dzieci rozwiezieni będą po guberni. Krzyki Niemców. Podjeżdżanie karetek, samochodów. Ładowanie chorych i rannych, sortowanie na lewo gubernia, na prawo Rzesza, tu my.
To całe wychodzenie szło powoli i było podobne do zbierania się na sąd ostateczny. Kończył się dzień kapitulacji. Dzień, który rano jeszcze był ostatnim 63. dniem Powstania Warszawskiego 1944 roku. Nazwiska, wywoływania wciąż lewe, prawe, lewe ogłaszają wciąż. Ci w płaszczach raz z prawej, raz z lewej szuka się adresy, nazwiska, wywoływania, a my brniemy i brniemy. Jadwiga Szamkowska, Chmielna 18, Andrzej Polakowski, Radzka 5, Zofia Węgiel, Malwina Luciela, Mazowiecka 5, Krujecka 13, Pelagia Wąchocka, Antoni Marzec, Artur Marzec, Malacka, Chopina 2. Wywoływania na głosy, adresy, nazwiska, wywoływania wciąż lewe, prawe, lewe ogłaszają wciąż. Ci w płaszczach raz z prawej, raz z lewej szuka się adresy, nazwiska, wywoływania, a my brniemy i brniemy. Chorza 35, Jadwiga Benedrowa, Poznańska 12, Mieczysława Pchałowska, Wspólna 43, Zenon Kołodziec, Marszałkowska 94, Jerzy i Barbara Porosty, Złota 7, Borowska Barbara, Chmielna 5. Jadwiga Benedrowa, Poznańska 12, Mieczysława Pchałowska, Wspólna 43, Zenon Kołodziej, Marszałkowska 94, Jerzy i Barbara Borowska, Złota 7, Borowska Barbara, Chmielna 5.
zielone mundury, hitlerowskie rozlatane. Jeden z oficerów badawczo wpatrywał się w nas. W pewnym momencie podszedł szybko, obmacał mnie od góry do dołu i już stał dalej na boku, wypatrywał i podlatywał do następnych. Zdziwiłem się wtedy, że upatrzył sobie mnie na podejrzanego, czyli z ukrytą bronią. Powstańcy mieli przecież wychodzić na końcu i składać broń. Ci, co wychodzili po cywilnemu. Broni nikt ze sobą nie miał zamiaru nieść. Po co? Teraz? Widocznie nam nie dowierzali. Teraz się nie dziwię. Nie dowierzali młodym. A ja miałem wtedy 22 lata.